Witka pobiegła po kasiorę i ma na to wszystko no parę minut, żeby się wyrobić na pociąg, który stoi tutaj. A dowcip polega na tym, że to jest mysz kompotowa, czyli Mission Impossible 15. I jak zwykle mam znowu jej plecak. No, będzie śmiesznie. Jeszcze jej nie widzę, pociąg już stoi. No i dzisiaj będzie trochę po niemieckiej stronie. I znów mamy super mega pogodę. No dobrze. No, ludzie już siadają do pociągu. A Itki jeszcze nie ma. Kurczę, czy się wyrobi dziewczyna? No i mysz kompotowa zaliczona. Ja! Dziękuję bardzo. Nie, spoko, no co ty. Jest, plecak też jest i pociąg też jest. I więc jest super. Na włoski, na czechi i na niemiecki. A to jest wszystkie na napisanie, co tam może, co popatrzeć. Co jest muzeum, co jest pramien, co jest mlin, co jest zamok. A my jesteśmy teraz, pokaż mi. Jesteśmy... A jest, Liberec. A tak. Na Hradek. Pak, tak nohami na miasto. Aha. Tam w środku miasta. A to do pociągu, a pociągiem. Tak. Ile nas bilet kosztował? Tak. To jest z Jabłonca do Hradku. Ile to jest kilometrów? Tu nie wiem, ale wiem. I to będzie 50 koron, nie? Jo. 50 koron. A 250 koron to jest 10 euro. Aha. Po prostu wczoraj za 200 korun, a to jest 50 korun, to jest 10 euro. Aha. Ale na kilometry? No tak mniej więcej. Ale wiem. Poczekaj. Liberec, Jablonec, 12. Jo, 12 okay. Kilometry kolejowych. Okay. A teraz jedziemy nie do Liberec, tylko do Hradku. A Liberec, Hradek 21. To jest 33. I za 30 km jest 50 koron? Tak można przyjąć? Jo. Okay. Ale to jest ta taryfa taniej. Lokalna? Jo. No. A na ten. Moi drodzy, w Czechach są wyrazy, które są przez nas postrzegane jako wyrazy normalne, ale niekoniecznie muszą być już tutaj po czeskiej stronie. Najczęstszym wyrazem, który niestety ja mówię, to jest, że czegoś szukam. Co nie jest dobrym wyrazem po czeskiej stronie, bo ono oznacza coś całkiem innego. Więc jak będziecie czegoś szukać, to nie mówcie tego na głos i nie denerwujcie się, bo będą na was patrzeć trochę tak spod byka. A jest jeszcze jakiś taki wyraz, który jest śmieszny? Co? Czekaj, jak to szło? Nie dziękuję, tylko ten niemiecki taki, że wiesz. No, taki, że było trochę po niemiecku, trochę po polsku. I to były buty. A, że szagać. No. Naprawdę czeski to jest buty. Aha. Naprawdę niemiecki schuhen. A moja babcia prawdzie tak trochę po niemiecki, trochę po czeski szuty. Szuty. A u nas po polskiej stronie to czasami się mówi szagaj. To jest to, co ci mówiłem dzisiaj, że no, dorośli, na przykład do dzieci mówią, a szagaj. Ale poczekaj, przypomniałaś mi to, co zapomniałem. Jak szedł ten wyraz, który był
Smacznego! Smacznych zon. No, jo. Smacz? Nicht? 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 Zo. Zo. A to znaczy... Mach, nie działaj to, nie rób to. Aha. Także jak mówimy smacznego w Niemczech, to całkiem co innego może oznaczać, że zwracamy na przykład komuś uwagę, żeby nie dziamgolił przy stole. A jak szukamy czegoś w Czechach, to trzeba uważać, żeby w łeb nie dostać. Ale ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, idzie się dogadać, bylebyśmy mówili wolno. I podobno jest tak, że Czesi nas rozumieją bez dwóch zdań. Natomiast my, Czeski, nie do końca. Ale to jest, wiesz co, to jest zastanawiające, bo przecież powinniśmy w dwie strony jakoś tak. To dużo Polaków przychodzi dworzec kolejowi, a po prostu ogląda na angielski. A my zrozumiemy po polsku, a oni nie zrozumie nasz czeski. No wiesz co, tak się zastanawiam, pamiętasz, jechaliśmy pociągiem i ja mówię, powiedz mi tak jak tutaj, no to jest piękny widok. Piękne rozgledy. Ale myślę, że jakbyśmy tak, wiesz, pogadali tak częściej, tak dłużej, to idzie się jakoś tak. A wiesz, u tobie to jest taki, ty oglądasz po ruski, po ukraińskie, a to jest takie inne, ty masz inny smak. No, inne. Na przykład pociąg to wlak. Co się mi prywatnie kojarzy z flakiem. Ale jak się mocno nad tym zastanowić, to flak jest coś długiego, taka kiszka. No jakby nie było, patrzymy na pociąg, to jest taka długa kiszka. Więc niektóre wyrazy łatwo skojarzyć z czymś, co nam gdzieś tam po głowie chodzi. A jak jesteś w Polsce, to masz jakiś taki wyraz, który ciebie no, rozśmiesza, także wiesz, że jak oni w ogóle... Cicho tam, pies! No, nie rozmieszna, ale jest różnica jagoda i truskawka i gruszka. A, no jo. Czekaj, jak to szło? Jagoda to truskawka? Jagoda to jest... naprawdę to jest gruszka, to co jest w lesie. Mhm. Ale u nas jagoda to znaczy, to tu truskawka w okolicy. Bo to jest jahoda. Jahoda to znaczy, że to czerwona. Okej. A jagoda? Okej. Ale tu jest ładnie, co ci powiem. To jest góry Lużyckie. Aha. To jest... największa góra jest Luż. A na niemiecki język to jest Lausitz. Kury, koguty, jej, powiem wam, naprawdę człowiek się czuje, jakby się przeniósł w czasie, ale do takich lepszych czasów się przeniósł, a nie do gorszych. Co to jest? Zobacz, jakie to stare. Widzę, ale nie wiem. Z nas to zwróciłem uwagę, słuchajcie, zaraz wam pokażę. Widzę, że mi mikrofon trochę drży, a nie powinien. Mam nadzieję, że nie będzie pukać. A właśnie, słowo pukać. U was jest to samo? Co? Jak coś puka. Puka? Mhm. To jest... Jo... Tak, rozumiem. Też będzie... Knak? Nie, puka. A pukać? Tak, to jest rozwój. Okej. To nie pytam już więcej.